Tomasz Komenda był niesłusznie skazany na 18 lat więzienia za przestępstwo, którego nie popełnił. Po wielu latach walki o swoje prawa, został uniewinniony i miał szansę na rozpoczęcie normalnego życia. Jednak ostatnio, uwagę mediów przyciągnęły problemy Tomasza z jego partnerką, która oskarżyła go o niepłacenie alimentów. Remigiusz Korejwo, policjant, który odegrał kluczową rolę w procesie uniewinnienia Tomasza, opowiedział w wywiadzie dla Faktu o swoim pierwszym spotkaniu z Komendą w więzieniu. Podczas rozmowy Tomasz powiedział mu: czekałem na was 18 lat. Policjant wspomina, że za stany w celi Komenda był zniszczony psychicznie, ale mimo wszystko wyrażał nadzieję i chęć do życia.